Matka Boska Śnieżna, Stokarni. Hej, spozi rosę, matko, hej na całe dziedziny, hej z tego tu Wiercycka, na góry doliny, hej Kozdy Górol w biedzie, hej Moze i w radości, hej idzie tu ku tobie, hej do matki miłości. Ubogi wędrowiec przerwał pobożne śpiewanie i tylko echo od cudaczej góry donośnie odpowiedziało, by szybko zniknąć w spienionych falach chrzczonówki. Nieznajomy przystanął i tylko bezgłośnie poruszał ustami, zapatrzony w dal, jakby dojrzał coś, czego na co dzień nie można spotkać. Dzień sierpniowy zapowiadał się cudownie. Od sąsiedniej wioski Krzczonowa, z nadzielonej cyrli, wyłoniła się majestatycznie krwawa kula. Powoli, z namaszczeniem i po gospodarsku, zaglądała do wszystkich wąwozów, dolin i zakamarków leśnych. Rozbudzony złotymi promieniami świat, obmyty poranną rosą, budził się do życia. Naraz wszystkie ptaki zaćwierkały, zakwiliły, zaśpiewały i na wyścigi witały nowy dzień. Po chwili dołączyło do nich wiejskie ptactwo. Tokarnia budziła się z drętwego snu. Gdzieniegdzie kogut zapiał, pies zaszczekał zza opłotka, bydło cichutko porykiwało. Ale ludzi na trakcie jeszcze nie było. Tylko od strony łętowni powoli zbliżała się dziwna postać do wędzierskiego potoku. Wędrowiec mógł sam w spokoju nacieszyć się letnim porankiem. Wolał jednak nudzić pod nosem: hej, broń ze matko młodych, hej, od złego pokusy, i co byś syćka mieli, hej, Pana Boga w dusy. Na tym zakończył i stanął nad wodą. Był to mężczyzna w średnim wieku, o czerstwej jeszcze twarzy, ale włosy już siwe spadały mu na ramiona spod filcowego, czarnego kapelusza. Pod nosem sumiasty wąs, nos wydatny, orli. Oczy bystre, co wiele świata widziały. Sylwetka dostojna, żylasta. Zauważyć się jednak dało, że prawa noga była niesprawna. Był kulawy, dlatego w jednej ręce dzierżył drewniane kule do podpierania. W drugiej zaś ręce pod pachą trzymał sporej wielkości pakunek obwinięty starannie w białe lniane płótno, nie pierwszej już czystości. Ubrany był niedbale. Na grzbiecie miał stary, wytarty żołnierski szynel. Stał parę chwil i rozglądał się badawczo, aż wreszcie jego wzrok zatrzymał się na drewnianej dworskiej kaplicy. I nagle doznał olśnienia. To było miejsce, które widywał we snach. Nie zastanawiając się długo, z kamienia na kamień przebył potok i w momencie dotarł do małej świątyni otoczonej lipami, które zdawały się podpierać białe obłoki. Padł na kolana, wyczerpany zupełnie. Wszystkie siły opuściły go tak, że obraz, który niósł z sobą, zdawał się ważyć niepomiernie, jak kamień młyński. Odpoczął chwilę i ostatkiem sił wtargnął do kaplicy, a tam zobaczył wnętrze pięknie umajone. Brakowało jednak obrazu w ołtarzu głównym. Tak, to było to miejsce, do którego pielgrzymował. Teraz nie miał już żadnych wątpliwości, że dobrze trafił. Nie namyślając się, zdjął płótno i wyjął piękny obraz Matki Boskiej, który położył na ołtarzu, a sam zatracił się w modlitwie. W takiej krainie, matuchno, kochano, wiara nie zginie, nie będzie zdeptano. W Kozdym Krzocku, kwiotecku w potoka ozdobie, nuta góralsko niesie się ku tobie. Wiara górala, jako te świrki,
choćby i holny przysął chaw wielki. Przerwał, nie wiedzieć czemu, a skołatane serce ogarnęła niewypowiedziana błogość, która rozlała się po wszystkich bolejących członkach. Nagle stało się coś, co wydaje się niemożliwe, ale się dzieje. Najprawdziwszy cud. Wędrowiec nie odczuwał już żadnych dolegliwości. Noga nie bolała i co ważniejsze, była w pełni sprawna. Postanowił zatem w tym cudownym miejscu zostawić obraz, a dla udokumentowania tego wydarzenia porzucił także niepotrzebne już kule. Sam zaś, niepomiernie szczęśliwy, niepostrzeżenie wymknął się z obejścia dworskiego Targowskich i udał się w swoją stronę. Cudowny obraz był wizerunkiem Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem, należącym do polskich kopii ikony Santa Maggiore w Rzymie, a namalowano go w Polsce pod koniec XVII wieku. Świadczy o tym sposób przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem na tle obłoków, z których wyłaniają się dwa anioły oraz rzadko spotykany motyw gołębicy, Ducha Świętego w tle. Podobno wiele osób widziało jeszcze kulę z początkiem I wojny światowej na kościelnym strychu. Niektórzy mówią również, że wówczas, kiedy obraz Matki Boskiej Śnieżnej został postawiony w sierpniu na ołtarzu głównym, na cudaczej górze znajdującej się naprzeciw kaplicy spadł śnieg. Postarano się zatem w 1846 roku o nadanie odpustu. W uroczystość Matki Boskiej Śnieżnej dnia 5 sierpnia lub w niedzielę po tym dniu najbliższą, który do dzisiaj jest wielkim wydarzeniem w tokarskiej parafii.